Kuba, a co ci się dzisiaj najbardziej podobało? No jazda. No ale po czym? Po jakim terenie? To najlepiej. Tam. W Lasku? No, w Lasku. A tu po tej wodzie? Też fajnie było. A co najlepsze? Wszystko najlepsze, nie? No. Super. Tu można na stojąco potrenować. Tak. Tylko pamiętaj, tam jak są te koła od ciągnika. Zaraz odpalimy i sobie rundę zrobić, żebyś się wprawił w te biegi, wiesz? Nawet jak ci będzie pasować, to sobie jeszcze raz tu nawrócić, sobie zrób, bo jest okazja, bo tam nie ma gdzie tych biegów wrzucić. Tu jest błoto, tam jest woda. Tu tak jak ja i powolutku, nie? Ze sprzęgłem, na półsprzęgle, tak? No, ale że jeździć mam na półsprzęgle. No to tak, bo tu nie przejedziesz, musisz wolno. Nie możesz szybko przelecieć przez to, bo się przewrócisz. Dynia jest! No, puść, trzymaj tam. Ale bagno mamy. O ja cię. Dobrze, ucz się hamować, dobrze. Super. Ale mamy. O kurwa. Kupa przejedzie przez to. Dobrze! Ale Kubę spakowałem. O, tu będzie gorzej. Poszedł. Dobrze? No. Dobrze? No. Słuchaj, teraz na prostym staraj się na stojąco, nie? No. Ale jak tu będzie ten zakręt, to siadaj, dobra? No. Cały mokry jestem. Cały mokry, ale na stojąco przejechałem. No, tylko pamiętaj, trzymaj nogami motor. Trzymałem i tak kolana nie na baku. Przemocne, żeby mnie kolana bolały, to tak robiłem. Ale nie, żeby trzymać bak. Tylko dociążać tył i kontrolować gaz. Tak. Tak? Tak. To co, lecimy? No. Na enduro? Na enduro! Kuba ma radochę. Leci, leci. Teraz odcinek specjalny, dobrze. Tylko pamiętaj, żebyś stopami czuł silnik. Dobrze. Bo masz za daleko stopy. Blisko. To od kiedyś ci zostało z tamtej MRF-ki? Dobra. Blisko stopy. Przy silniku.
Kuba, staraj się jeszcze ten kolana, żeby były prosto i bardziej do tyłu, a tak już było dobrze. I zakręt był dobrze. Dobra. Lecimy dalej. Zakręt też staraj się już dosiad robić. On jest mały, ale tu rób dosiad, potem tu kawałek wstań i tam dosiad. Tam na zakręcie staraj się te elementy cały czas panować nad nimi. Leci. Kolana za blisko silnika. Trzymasz bak. A ty nie masz baku trzymać, tylko tu. I masz tendencję przykurczową. Nogi wyprostowane w kolanach, tak? Dobra. Cały mokry będę. Stój. Luz. No, ustań teraz. I mogę mieć to, czy mogę pójść? Ale luz masz? Mam. No to spróbuj, zobacz, jak puścisz, czy pojedzie. Dobrze, jakim biegiem tu jechałeś? Tu jeden koń. Dobra, to już... Dobra, potem sobie będziesz zmieniał, trochę się wprawisz. Tu już tak jest wyjeżdżone mocno, że cię rzuca, nie? No. Słuchaj, teraz tak. Stań tak, jak stoisz, do pozycja stojąca. No teraz dobrze zrobiłeś, a jak jedziesz, to masz tu kolana. A? No tak masz. Tak, masz mieć. Bliżej silnika. Dobra. No tak nie. Do tyłu. No staj, staj, staj. Dobra, ale poczekaj, tak się wyprostuj. O, tak, swobodnie. Patrzysz przed siebie. I jadę. I jedziesz. Ale tu pamiętaj, tak, trzymasz. I blisko silnika stopy. Ile się da, żebyś czuł. Dobra, super. Dobra, no to trenujemy dalej. Jak tu będzie taka, a dobra, biegów to nie wiem, czy tutaj warto zmieniać, ale masz jakąś prędkość, to możesz dwójkę spróbować. Spróbujesz? Dobra. A jak ci się przejeżdża przez tą glaksę śmierdzącą? Nie śmierdzi, ale buty mi już przeciekły. No, mi też. Dobra, no widzisz, takie mamy. A słuchaj, może się odważymy pojechać tam, polem. Nie wiesz? To dzisiaj nie, dzisiaj to sobie jeszcze tutaj pojedziemy, nie? No. Dobra. No bo tu tak nawet słabo jeszcze jeżdżę. No.
jedzie. Chodź sobie pomału, tam pojedziemy zobaczyć na to pole, dobra? Pomału na pole? Na pole! A. Chodź za mną.